Cześć, dzień dobry, Radek Sierant, Smakuj Piwo. Ruszamy z serią kontra. Piwo domowe kontra piwo sklepowe. Pierwszy piwowar przysłał już swoje piwo, więc bitwa odbędzie się w stylu stout. Mamy tutaj piwo z domowego browaru Powiśle, z Kwidzyna. Etykieta, jak widzicie, poziom przewyższający znaczną część polskiego craftu, bym powiedział. Profesjonalna, na profesjonalnym papierze, bardzo ładna etykieta, zaprojektowana, naprawdę na wysokim poziomie. Kontra, piwo, które wszyscy dobrze znają, czyli Guinness, bo tak ustaliliśmy z piwowarem. Guinness oryginalny w wersji 0,33, w wersji butelkowej. Przeczytajmy, co napisał piwowar domowy o swoim piwie. Jaka jest morska opowieść? To też jest bardzo ciekawe. W średniowiecznym Kwidzynie wybicie godziny 22 w okresie wiosenno-letnim i 21 w okresie jesienno-zimowym oznaczało zakaz przebywania na ulicach miasta. Mieszkańcy, którzy zakaz łamali, podlegali karze grzywny. Nie obowiązywało to ludzi będących w potrzebie lub przebywających na ulicy służbowo. Logo browaru Powiśle, domowego, chociaż kto wie, może za jakiś czas także kraftowego. Jeszcze końcóweczka opisu. Dźwięk dzwonka oznaczał ciszę nocną. Pośpiesznie zamykano drzwi, bramy i okiennice. Delikatnie bym tutaj zmienił czcionkę, bo jest odrobinkę nieczytelna, ale mówimy, to jest browar domowy, to się ma prawo zdarzyć. Cisza nocna, choć tak naprawdę mógłby się równie dobrze nazywać godzina policyjna, browar domowy Powiśle. Skład, jaki piwowar domowy deklaruje. Woda, ekstrakty płynne, słodowy jasny, słodowy ciemny, jęczmień palony, słody czekoladowe 1200 EBC, chmiel marynka, drożdże S04. Ekstrakt 12, alkohol 4,3. Ciekawe, ile ma oryginalny Guinness, bo nie pamiętam, szczerze mówiąc. 12,3 ekstraktu, 5% alkoholu, czyli browar domowy odfermentował nieco płycej. Od czego by tu zacząć? Chyba zaczniemy od znanego już na rynku Guinnessa, a potem sprawdzimy, jak z nim w szranki stanie cisza nocna z browaru Powiśle. Otwieramy zatem Guinnessa i sprawdzamy, jak wygląda, jak pachnie i jak smakuje. Przelewamy. Guinness otwarty. Kolor. Brązowy, powiedzmy, raczej przejrzysty, z delikatnymi rubinowymi przebłyskami, wąchamy. Powiedziałbym, że delikatnie drożdżowy, ale taka... No dobra, teraz wychodzi. Teraz ta drożdżowość musiała gdzieś tam w pierwszym miuchu się pojawić. Teraz mamy wyraźną karmelowość. Taką delikatnie podpiekaną karmelowość. Pierwszy łyk. Czuć słód palony. Delikatnie, dość sporą podbudowę karmelową, delikatny pumpernikiel i taką nutkę retronosowo przypieczonej skórki chleba albo nawet chleba razowego. Pierwszy łyk wystarczy, bo ciekawszym na pewno będzie piwo domowe. Otwieramy ostrożnie, jak to przy piwach domowych. Otwieramy i sprawdzamy. Wysokie nagazowanie. Dobrze, że się przygotowałem, gdyż mamy delikatny wyciek, a może nawet nie taki delikatny. Zaraz Wam to pokażę. Tutaj jest spory wyciek. Spróbujemy za chwilkę jakoś przelać to piwo do szkła. Udało się, a piwo się już bardziej nie podnosi, więc je tutaj delikatnie odstawimy. No i cóż, po pierwszej nieco burzliwej, że tak powiem, próbie otwarcia, powąchamy piwo.
jest podobnie w zapachu. Czuć mniej podbudowy karmelowej. Mam wrażenie, że jest delikatnie. To jest taka paloność wchodząca delikatnie w monetki, w taką żelazistość. Jest karmelowość, ale ona wydaje się być taka mniej palona, bardziej taka właśnie tęższa. I nutki oczywiście takie delikatnie kawowe też się pojawiają. Nie jest to taki pumpernickel jak w Guinnessie. Jest to, postawmy tutaj razem te dwa piwa. Jest to raczej taka kawka. Próbujemy, pierwszy łyk. Nie najgorzej. Naprawdę. Całkiem przyjemny i gdyby nie to zbyt wysokie nagazowanie, to powiedziałbym, że nawet lepszy od Guinnessa stałcik. Czuć, że jest troszeczkę pełniejszy. Zdecydowanie ilość słodyczy, jaka tutaj została, jest pełniejsza, taka krąglejsza. Nie jest to piwo słodkie. Ono jest tak na granicy słodko-wytrawnej, może z delikatną przewagą wytrawności, natomiast całkiem przyjemne w odbiorze piwo. Piwowar jest piwowarem początkującym. Rozmawialiśmy o tym piwie dość dużo i wydaje mi się, że jak na pierwsze kroki w piwowarstwie, to jest naprawdę całkiem nieźle. Przegazowania się zdarzają. Każdemu się może zdarzyć. Mi się zdarzyło przy 14 warce i to było takie przegazowanie, że nikomu takiego nie życzę. Natomiast mamy tutaj całkiem przyjemnego, wyraźnie palonego w posmaku stauta. Wróćmy na chwilkę do Guinnessa. No tu wyraźnie wychodzi taka karmelowość, taka... Ojej, jak to nazwać? Taka nutka karmelowa i nie czuć aż tyle tej paloności. Bardziej smakuje mi piwo domowe, mimo tego przegazowania i dość, że tak powiem, no sporego przegazowania. Całe szczęście, że gdzieś tam nie wybuchło. I jak widzicie, cały czas się wspina. Zaraz będziemy musieli je schować gdzieś tutaj poniżej. Łyczek Guinnessa. I łyczek browaru domowego po Wiśle, czyli Ciszy Nocnej. Na pewno browar po Wiśle zrobił smaczniejszego stauta. Bardziej palonego, mniej słodkiego, mniej karmelowego. Delikatnie posprzątaliśmy w kadrze. Cieszę się, że piwowar domowy zrobił całkiem smaczne piwo i summa summarum jest to piwo, które z Guinnessem, mimo tego przegazowania, zwycięża. W smaku zwycięża zdecydowanie, jakością etykiety również zwycięża. No przegazowanie, wiadomo, w dużym browarze takim, jakim jest Guinness, to się nie może zdarzyć i myślę, że się nie zdarzyło od, nie wiem, dziesiątek lat. W browarze domowym to jest coś dość powszechnego. I trzeba mieć na to baczenie, że po prostu takie rzeczy w domowym browarze się zdarzają. Nikt piwa nie pasteryzuje, nikt piwa nie filtruje. Ilość drożdży zawsze jakaś tam delikatnie zostanie. Piwo zawsze może troszeczkę niedofermentować, więc ja wcale tego przegazowania nie uznaję za duży błąd i dyskwalifikację. Według mnie smaczniejsze jest piwo domowe z browaru po Wiśle i przy tym powinniśmy pozostać. A przegazowanie jest do dopracowania w kolejnych warkach. Gratulacje dla browaru po Wiśle. Kończymy powolutku. Ja sobie spokojnie dopiję browar po Wiśle. Tam już pewnie też zostało 0,33. A Guinness chyba pójdzie w kanał. Tyle ode mnie. Do zobaczenia. Cześć.